Yeah, witam was bardzo serdecznie w odcinku w starym stylu. Kiedyś nazywał się ten odcinek, ta seria odcinków Dziennik Żywieniowy, a dzisiaj po prostu będziemy sobie chwilę rozmawiać o moim odżywianiu i wam pokażę dwa dni mojej diety, nazwijmy to, mojego jadłospisu. Będzie to dzień treningowy i beztreningowy. I tak na samym wstępie, od razu pokażę wam makro, jak wygląda w dzień treningowy, jak wygląda w dzień beztreningowy. W skrócie możecie zaobserwować to, że jest w obu przypadkach dosyć dużo tłuszczu w diecie. W dni treningowe jest więcej węglowodanów niż w dni beztreningowe, a ilość białka jest praktycznie taka sama, 5-7 gramów różnicy, albo wręcz taka sama w zależności od tego, jaki dzień beztreningowy to jest. Tego rodzaju makro wiąże się z tym, że po pierwsze mi coś takiego służy ze względu na moje problemy z cerą, które przy większej ilości węglowodanów mimo wszystko się pojawiają. A druga sprawa, jako że byłem na diecie tłuszczowej przez kilka lat, na diecie ketogenicznej, lepiej jestem w stanie trawić tłuszcz spożywczy, tłuszcz z diety. No i tak naprawdę rozłożenie tych makroskładników na 4 posiłki dziennie mi osobiście służy. Nie tak dawno robiłem wyniki badań, morfologię, lipidogram, próby wątrobowe i wszystko wyszło bardzo fajnie, co pokazuje, że taka dieta mi po prostu służy. Także w skrócie, zaczynamy od ważenia. Zwykle nie ważę się codziennie, oczywiście ważę się po prostu kilka razy w tygodniu, 1-2 razy w tygodniu, po to, żeby zobaczyć, na czym stoję. Prawda jest taka, że cały czas jem 3000 kalorii minimum. Minimum. To jest taka podstawa i bardzo często te 3000 kalorii przekraczam dosyć swobodnie, nie patrząc konkretnie na to. Wstając rano, akurat tego dnia, który wam pokazuję, musiałem ugotować sobie troszkę warzyw. Nie mamy jeszcze sezonu na warzywa, więc gotuję warzywa mrożone, gotuję je dla siebie, dla Weroniki. Troszkę więcej ich robię, żeby starczyło na kilka posiłków, nie na jeden dzień, najlepiej, żeby starczyło na 2-3 dni maksymalnie. No i tak naprawdę przechodzimy do pierwszego posiłku. Jest to dzień bez treningu. Jest to śniadanie, które zaczerpnąłem jeszcze z diety ketogenicznej, którą prowadziłem i do której wracam zimą w celu redukcji stanów zapalnych, by przypadkiem jakaś tam znowu borelioza nie dała o sobie znać. No i do tego posiłku, jak widzicie, będziemy potrzebowali jogurtu sojowego, migdałów, czekolady, białka serwatkowego, wiórek kokosowych, oleju lnianego i jednego kiwi. Opieramy go o jogurt Alpro na przykład. Jest to jogurt sojowy, kokosowy. Ma mało węglowodanów, nie ma laktozy, co jest istotne. Dlatego go wybieram. Przede wszystkim dlatego, że nie ma laktozy. A białko serwatkowe jest białkiem WPI, czyli o bardzo niskiej zawartości węglowodanów, cukrów. Laktozy tam praktycznie nie ma. Są mikroskopijne ilości. I na początku 200 g tego jogurtu mieszamy sobie z białkiem serwatkowym. Następnie dodajemy kolejne 200 g ml tego jogurtu sojowego, żeby po prostu ten cały posiłek był troszeczkę gęstszy. Do tego dosypujemy wiórki kokosowe. Wszystko sobie ważę, tak żeby te proporcje się zgadzały i makro w ciągu dnia się zgadzało. Oczywiście na sam koniec każdego posiłku będziecie widzieć dokładnie, jakie ma makroskładniki, ile ma kalorii. Później, jak widzieliście, dodałem sobie moczone w wodzie migdały. Migdały moczyły się przez całą noc. No i tutaj dochodzi taka lekko ręką pokruszona, gorzka czekolada. Prawie na sam koniec przygotowuję sobie kiwi. Akurat to mi się trafiło dosyć twarde, ale mam taką metodę na jego, powiedzmy, sprawne obieranie. Odkrajam sobie główkę i dupkę, nazwijmy to, nożem, a środek przy samej skórce obieram ostrą łyżeczką, tak żeby faktycznie nie zmarnować tego kiwi, ale żeby jak najwięcej go było i żeby je pokroić. Więc na sam koniec dolewamy jeszcze olej lniany, to jest bardzo istotne, no i dodajemy to kiwi. Ten posiłek ma sporo białka, nie jakoś bardzo dużo, ale sporo i przede wszystkim ma bardzo dużo tłuszczu. I tutaj podkreślam, ja takie coś trawię bez najmniejszego problemu, a taka osoba, która je typowo węglowodany, dużo węglowodanów, mogłoby po prostu mieć po czymś takim biegunkę i pojeździć do ubikacji. Także
To jest posiłek dobry dla mnie, dobry na dietę ketogeniczną, dobry na diety low carb, ale nie polecam go osobom, które na przykład, no nie wiem, robią masę na węglowodanach, bo po prostu mogą sobie takim posiłkiem zaszkodzić. Mi on służy i przy tym zostańmy. Także mamy pierwszy posiłek tego dnia i teraz jeszcze Wam pokażę to, co zabieram ze sobą do pracy. Akurat w ten dzień większość kalorii uzupełniam tym, co zjadam w głównych posiłkach, więc biorę ze sobą tylko baton proteinowy. Tutaj akurat jest baton Sante Go, tani, ma takie makro, jakiego potrzebuję, a do tego tam była butelka z wodą i tyle. Posiłek obiadowy, który mamy, to tam jest do 200 g warzyw i jest duszona karkówka. Jeżeli już mięso robię, to albo gotuję na parze, albo duszę. Czerwone mięso lepiej dusić. Do tego kasza jaglana 120 g, przyprawy, oliwa z oliwek. Dosyć proste danie, tutaj nie ma nic skomplikowanego. Kasza jaglana dużo lepiej mi wchodzi niż kasza gryczana. Ryż jem tylko w dni treningowe, więc staram się rotować takimi kaszami bez glutenu, powiedzmy. Bo również, gdybym jadł pszenicę, to wypryski na twarzy pojawiałyby mi się częściej. Tutaj moja żona zrobiła tiramisu, czy coś takiego, nie pamiętam jak się nazywał ten deser. I zjadłem go 1/3. To Wam pokazuję. I to są dodatkowe kalorie, których nie mam liczonych. No i na przykład z tych 3000 kalorii z tego dnia, prawdopodobnie dojadając to tiramisu, zjadłem jakieś 3300-3400 kalorii w ciągu tego dnia. I nie mam z tym problemu, bo nie jestem, można powiedzieć, na żadnej masie. Po prostu jem na tyle dużo, żeby nie chudnąć i żeby może coś tam zbudować dzięki treningowi. Ale przechodzimy dalej. Kolacja tego dnia. Gotuje się już czerwona soczewica. A na talerzu leży znowu duszona wątróbka. Do tego dojdą nasiona konopi. One są fajne, bo są białkowe, tłuszczowe, trochę węglowodanowe, bardzo chrupkie i poprawiają smak całego tego dania. No i po prostu łączymy wątróbkę z soczewicą, z nasionami konopi i olejem dodatkowo. Albo oliwą z oliwek, albo olejem rzepakowym, bo też taki ostatnio kupiłem z brata. I również mamy dosyć mocno kaloryczny posiłek, mocno kaloryczną kolację, która no, jest soczewica, więc mogłaby być taką wegańską kolacją. No ale po prostu potrzebowałem jakiegoś mięsa, a wątróbka, jako że ma bardzo dużo witamin, tutaj się sprawdziła idealnie. Jak widzicie, innego dnia, gdy się zważyłem, ważyłem kilogram więcej niż wcześniej, jak Wam pokazywałem. Moja masa ciała bardzo potrafi skakać. Ważę tak plus minus między 68,5 a 69 kg, ale bywa, że po prostu złapię wodę i ważę więcej niż zwykle. Teraz tak, wstałem sobie bardzo rano i zaczynam robić posiłki do pracy. Do jednego pojemnika pakuję sobie mrożone owoce, natomiast do drugiego pojemnika robię sobie taką jakby taki zaczyn do spaghetti, ale no nie jem spaghetti, tylko będzie to posiłek z ryżem. Mam już gotowego, ugotowanego kurczaka, dodaję sobie do tego pasatę pomidorową, kilka oliwek i oliwę z oliwek i to wkładam do pojemnika, zamykam i jeszcze wkładam do lodówki. Po to, by posiłek po prostu był taki świeższy i cieplejszy, gotowy, można powiedzieć, do zabrania do pracy. Więc ryż w międzyczasie mi się gotuje, a ja posiłek z gotową już taką mieszanką sosu z mięsem wkładam jeszcze do lodówki, wyjmę go przed samym pójściem do pracy, przed samym włożeniem ryżu do środka. I tak, idę sobie do pracy z tymi posiłkami i muszę Wam jeszcze jedną rzecz pokazać, którą zapomniałem dograć, bo czasami bywa tak, że coś zapomnę ze sobą zabrać do pracy, które kupiłem w domu, no i po prostu idę do sklepu i to dokupuję. To jest, że tak powiem, w miarę elastyczne postępowanie, ale może za chwilkę, bo jeszcze zapomniałem o śniadaniu tego dnia. Śniadanie w dzień treningowy jest dosyć proste. 5 jajek, z czego 2 żółtka oddzielam sobie od białek, zaraz zobaczycie dlaczego. Na talerzu miałem już gotową paprykę z orzechami włoskimi i z serem cheddar. Jajka bardzo krótko podsmażam, tylko tak, żeby się białka mi ścięły na maśle klarowanym. I tak jak widzicie tutaj, do gotowych jajek na talerzu wrzucam po prostu surowe żółtka, które rozmieszuję z jajkiem. Po to, bo jak nie robię jajek sadzonych, czy tam jajek na miękko, żeby mieć to płynne żółtko, można to bardzo prosto wykorzystać. Mamy płynne żółtko, mamy. Troszkę taka woda się robi w tej potrawie, ale dzięki temu ona jest zdrowsza i nie tracimy części wartości odżywczych. A danie dodatkowo jest przyprawione czosnkiem niedźwiedzim, jeśli dobrze pamiętam, pieprzem i troszkę solą.
O przyprawach nie można zapominać. One poprawiają smak, one są też prozdrowotne, tylko trzeba ich rozsądnie używać. No i co? I teraz pokazuję Wam pojemniki już gotowe, właściwie do pracy, bo 200 g ryżu mi się ugotowało w międzyczasie i ten ryż rozkładam sobie pół na pół, tak na oko, do jednego pojemnika, w którym właśnie jest ten taki zaczyn mięsa z pasatą pomidorową i do drugiego pojemnika, w którym są mrożone owoce. Pestki słonecznika, również tak jak wszystkie orzechy moczone wcześniej. I tutaj do tego jeszcze powinien dojść skyr owocowy, ale jego zapomniałem zabrać. Ale to za momencik, bo widzicie pewnie kubusia z tyłu. Możecie się zdziwić, że kubuś, tak, ale te kubusie są co ciekawe, bez cukru. Dają troszkę błonnika, dają troszkę witamin i uzupełniają mi jakieś 30 g węglowodanów płynnie, dzięki czemu nie jestem zapchany. Tu ogólnie powinienem wejść skyr, ale kupiłem jakiś napój typu skyr wspołem, ponieważ zapomniałem wyjąć z lodówki tego, który miałem zaplanowany do zabrania. No i po prostu go wypiłem przed tym posiłkiem i to tyle. Było tam więcej białka niż planowałem, bo w normalnym skyrze mam jakieś chyba 18 w tej porcji, którą zjadam, a to było 28. Ale to mniejsza o to, mały problem. Na sam koniec, w dzień treningowy lubię jeść lekką kolację, nie zapychać się, bo tak naprawdę większość kalorii ja już zjadłem, więc robię sobie prostego szejka. Płatki owsiane zalewam wrzątkiem i odczekuję jakieś 5 minut, niech sobie tam napęczną. I wszystko to, co tutaj widzicie, wrzucam sobie do shakera. Takiego mini shakera, zapomniałem jak on się nazywa. Do robienia takich szybkich shake'ów. Nie dużego kielichowego, tylko takiego małego. Wsypuję białko serwetkowe, dodaję sobie banana i dodaję sobie troszkę oleju MCT, żeby jeszcze delikatnie te tłuszcze, powiedzmy, podbić. Jeszcze mi tego oleju MCT z diety ketogenicznej zostało sporo butelek, więc żeby się nie zmarnował, go dodaję. I takiego szejka wypijam pół godziny do 45 minut po treningu. To jest lekkie na żołądek. Ja czasami treningi kończę późno, bo bywa, że nawet po 20, więc po prostu wolę coś takiego lekkiego spożyć, niż zapychać się na noc. No i co? No i tak wygląda mój plan żywieniowy w tym momencie. Jest dosyć specyficzny, jest moim planem żywieniowym, na którym ja się czuję dobrze, więc tutaj podkreślam, żeby nikt przypadkiem go nie kopiował, bo sobie może zrobić więcej krzywdy niż pożytku. Obecnie, tak jak widzieliście, moja masa ciała kształtuje się na poziomie 68-69 kg, co nie jest złe, biorąc pod uwagę, że mam zaplanowane tylko 3000 kalorii do przejedzenia. A jak widzieliście, te kalorie są dosyć elastyczne, bo potrafię jednego dnia zjeść ich więcej, ponieważ wpadnie mi jakiś deser, który zrobi żona. Nagle mam ochotę, żeby zjeść jakiś serek. Nagle mam ochotę, żeby zjeść więcej mięsa czy czegokolwiek innego. I to jest w porządku, po prostu. Żeby nie przedłużać, kończymy na dzisiaj. Dzięki, że byliście w tym odcinku ze mną. Także trzymajcie się i cześć.